Witamy bardzo serdecznie ze Staszkiem i Stomkiem w starym składzie. Tak. W stary nowy skład. Ja Stasz powiedzieć, że w tej grze chodzi, że trzeba. Zaczyna się tak, że trzeba uderzyć młotkiem w tego zielonkę i wpaść do drzwi. Powiem wam szczerze, że jak mi Staszek tłumaczył, o którą grę mu chodzi, to za cholerę nie wiedziałem, która to jest gra. Ta gra nazywa się Broken Horn. Tak, mówiąc brzydko po angielsku, czyli złamany róg. Dobra, pokaż Staszek, co potrafisz. To Staszek będzie grał. Nie tak od 16, może od początku. Oj. Tu. Przepraszam, ale nie znalazłem. Tu. Przepraszam, tu. Ale nie znalazłem. Który to nie ten? Musisz tu cofnąć. Cofnąć. Tutaj widzisz tą strzałkę w lewo. Okej, okay, to nie zadziałało. Dobra, kliknij ten play. Nie ten. Ten? No. Play local, tak jak było. Tu dobrze. Dobra, czekaj. Przyznam się, że... A, pasz, tu trzeba kliknąć, okej. Okay. Proszę bardzo. Gra prosta. Tak, trzeba kliknąć... Jak się zaczyna, to trzeba kliknąć młotek i zobaczcie wszyscy, co się stanie. To jest gierka bardziej logiczna, troszkę czasami zręcznościowa, ale jeżeli chodzi o tą logiczność, to jest sporo prostsza niż gra, którą wczoraj wam pokazywaliśmy. Podobna do tamtej, ale się uderza w młotek. Tak. Też logiczna. Ale ja wiem, co trzeba czasami pomyśleć. Tak. Na początku mniej, później trochę bardziej. I też trzeba na tych czerwonych uważać. Tak jest. Na czerwonych uważać trzeba. O tak, tego zapyłem. A jeszcze raz chyba musisz wiesz. No, a ja zrobiłem, że otworzyłem i uderzyłem. No tu kolejność też ma znaczenie, w zasadzie przede wszystkim kolejność. Trzeba do drzwi, do klapki. No i dobre wyczucie czasu też jest potrzebne. Tak, i uważaj... Ups. Wpadłem w kolicę. Tak. Trzeba uważać spać na kolicę. Tak. Pięknie, zrobiłeś to jak złodziej Garb za plecami strażnika. Przepchnąłeś. Trzeba jeszcze uważać na te pszczoły. Pszczoły później będą, tu nie zdradzaj tajemnic, wiesz. Nie spoileruj. Trzeba w tej grze zabijać tych złych, zabijać i uważać. Tak jest. Taty będą... Tak jest, jak widzicie, Staszkowi na statach nie zależy. Tady będą muchy. A mój Boże. Jeszcze raz trzeba. Mucha będzie później. Przepraszam bardzo za moją podłą chrypę. O! Gdzieś trafiłem. Ty! Dubuchawce. To były... O, teraz ty, tata, okej? Okay? Tak, bo ja chcę... No dobra. I trzeba go w dupę klikać. A, tak. Przepraszam za brzydkie słowo, w odwłok. Odwłok. W napompowany, krwisty, komarzy odwłok. Tak. Co odpije, no to zaczyna być gruby ten odwłok. To znaczy jego bzuch. Taki. Dobra, to grałem ja, mano. Mano tata, tata mano. Mano ma. Mano tata. Mano. Manat? Manat. Tak mnie Tomek ochrzcił, kurczę. A później będzie latająca świnia. Po innym. Chyba, czekaj. Opsi. Wiecie co, chyba usunę ten kanał i założę, zacznę karierę od nowa pod nazwą Manat. Toż to doskonały pomysł. A jeszcze Betka za tym czerwonym chodziła.
Staszek, jaka ksywa ci się bardziej podoba? Mano czy Manat? Manu. Manu. Kurczę. Się... Manat. A jak wam się bardziej podoba? Mano czy Manat? Manat. Tak, tak, prawda. No i tak, lepsze niż Mano Game. Nie wiem dlaczego na początku takie... Znaczy ja wiem czym się inspirowałem, ale dzisiaj już bym nie wybrał takiej ksywy. Nie wybrał. Przepraszam, ja jej nie wybrałem, ja ją wymyśliłem. Jeszcze gorzej chyba. O tak. Może zrobisz Klemano. Klemano? O, tam są bajne. Ja. Może już jest taka gra, nie wiem, Mano. Mano to taki człowiek z jednej bajki. Nazywa się Książka Życia. Książka Życia. Znaczy cień po angielsku Book in the Life. Book of Life. Book of Life. Bardzo ładnie. Motyk! Widzisz? Bardzo pięknie. Jestem z ciebie taki dumny. A jest to? On się odbija od ogień. Tak, ogień go nie spala. Odbija, a tady chce wody spala. I... Pat. O, tu jest ogień. Trzeba uważać na te czerwone. Mówię to chyba. Mówisz, owszem. Oj, ma dwa takie. Co to chciałem powiedzieć? Także gierka, mimo że prosta, wyłącz ten ogień drugi. Mimo że gierka prosta, to gra się naprawdę fajnie. No? Nie jest bardzo długa, więc może nawet uda nam się całą ją przejść w tym odcinku. I nie będzie to trwało. O, a tu trzeba szybko 40 tyknąć minut jak wczoraj. To. No spróbuj sama, jak nie, to ja pomogę. Najpierw ogień włącz. Ogień. A, prawie ci się udało. No. Chcesz jeszcze raz spróbować? Nie. Próbuj jeszcze raz. Okej. Ogień najpierw. Okej. Ojej. No już prawie, kurczę. Za późno. Do trzech razy sztuka, jeszcze raz. Jak ci się nie uda, to ja wezmę. Ojej. Dobra, chcesz jeszcze raz? Nie. Nie? Dobra. No to tak, to rzeczywiście trzeba A jeszcze Stasz sobie złamał rękę. Widzicie? Tak, to ostatnio już mówiliśmy, już wiedzą widzowie. Nie, w innym nagrywanie to robię. Mówiłeś. No w innym, ale ci sami ludzie tak oglądają. Czasami? A, muchy? Tak. Już jedna była mucha. A później będzie druga. Proszę, teraz ty. Pączka? Pączka. Oj, źle zrobię. O. Nie wiem, czy teraz się dopchniesz. Nie dopchniesz. Start again. No właśnie. No a wszystkie te gry, które prezentujemy, to są, proszę Państwa, gry przeglądarkowe po prostu. Odpalacie sobie w przeglądarce internetowej. Again. Za darmo można sobie grać. Ja popatrzę, jak coś to pójdzie. Posło? Ale to chyba nie jest tajemnicą jakąś. Ameryki nie odkryłem. O, teraz ty, tata. Ty też możesz. Nie, ja nie chcę. Czemu? Nie stresuj się, to tylko boss. Trzeba w niego strzelać? Nie. Dlaczego? Trzeba tylko klikać tą zieloną strzałkę w pewnym momencie. On sam się rozwali. No? Może chcesz jedną? Nie. A w niektórym trzeba tak. Do góry. Tomek, do dołu. Mniej, wiecie? I do góry, to do łódź. A to później następne są trudniejsze. Tak. To o taką muchę ci chodziło, Tomek? A mi chodziło o tą świnię latającą. Thanks, my love friend. Nie, to na to, bo
Tak, jest nic. Teraz lepiej? Tak. Aj, aj, aj. Jeszcze w niektórych rundach są beczki. Ojej. Ups, nie wyszło. Ta jest też dosyć skomplikowana, szczerze mówiąc. Trudna też. O, teraz pięknie. I zamykaj, zamykaj, zamykaj. Ojej. Tam w ogóle nie musisz dmuchać, wiesz, drugi raz. Wystarczy, że zamkniesz tą drugą klapę. Najpierw zamykaj dolną klapę. To już klaliśmy jeden raz. No, dlatego jesteśmy tacy sprytni teraz. Po prostu odrobiliśmy lekcję. No, nie wiem. No, szybko zamykaj, zamykaj. Ojej, wlutuj. A i musisz tą. Jeszcze raz. A nie widzieliście chyba... O, też skucha. Nie widzieliście chyba tego odcinku... Tej rundy, co latająca świnia w niej jest. Wiecie? Trochę śmieszna latająca runda. Latająca świnia? Tak. Zjedź na dół, szybko zjedź na dół. Za szybko w górę pojechałeś. Ojej, tak. Trzeba było poczekać, aż się uspokoi beczka. Beczka prochu. Albo beczka soli. Albo beczka jabłka. O, zjedź w dół, zjedź w dół, zjedź w dół. Szybko. Masz jeszcze szansę uratować. W dół. Jej, masz szansę się uratować tą misję. Oć się odpuściła i... O, fu! Znów, zjesz, o! Ale się wrzucił. Jak ta się zatrzymała? No jakoś tak przypadkowo. Chyba o rurę. Dobra, spróbuj jeszcze raz, jak się nie uda, to ja wezmę. No, okay. Może mi się uda. Mi raz się udało prawie. Kiedy będzie następna mucha? Następna mucha kiedy będzie? Nie wiem, za kilka rund. No? Chyba za 12. Zamykać! Jej, może ci się uda jeszcze. Zamykaj. Śmieszne, co? Dobra, teraz ja spróbuję. No prawie ci się udało. No? Taka, to była taka gra kombinacyjna. No, kombinowałem coś. Dobra. Chyba wy lubicie tą grę. Ja też lubię. Bo fajne jest. Wow. A, nie trzeba było napuszczać, on niby tak by przeskoczył. No. Tak, ale tak. O, uważać na to, bo... Dobra, najpierw... A nie ty, najpierw tamtego wepchnij pod gilotynę. Za dobrze go wepchnąłeś, no. Tak. Tak, no dupla, tego co piłeś. Szybciej było. No. O! Ojej, się nie lubię tej rundy. Nie, no zobacz, to jest proste. Najpierw włączasz ogień, jedziesz windą. Poczekać. I uruchamiasz młotek. Wyłączasz. Proszę. Ale nie umiem. Tak. O, to już jest... Nie, najpierw. Nas no po tobie. Najpierw beczkę. Teraz. No i tak idź. To wróciła beczkę na swoje miejsce. No.
Znaczy... Spadła do mnie! No i bardzo dobrze. Ła! O! Tylko nie patrzmy na końce. Teraz tam tego wepchnij. Najpierw tego czerwonego trzeba lekko pchnąć. A. We właściwym kierunku. No dobra, tutaj. No to jeszcze raz trzeba go pchnąć. Bla! Klapa! 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 O, piało! Jaka to jest? Trudne teraz chyba. To nie jest trudne. Ty, proszę. Teraz do góry pojechać. Peo. Później poczekać aż młotek. No. Szpeł. No to dokądś działa. Zbliżamy się ogromnymi krokami do zakończenia upragnionego naszej gry. To jest finta. O, szpeł. Teraz ty. No dobra. Jak to się stało? To był wypadek przy pracy, było lewą ręką. Tabelita, tabelita. Gdy złamałem rękę. Mam problemy z jedną ręką. Bo, no. bo pomocną rękę złamałem, pomocną. Akurat pomocną. O, teraz ty. Teraz ja? Tak, no dobra, słucham. Do góry. W dół. Dmuchnij. Dmuchnij, dmuchnij. Do góry. Dmuchnij. Nie tu, tu. Do góry. Jestem tym trenerem. W dół. Dmuchnij. I w ten oto sposób, proszę Państwa, w pięknym stylu zakończyliśmy grę. To była cała gra. Zajęło nam to zaledwie 18 minut. A czemu nie były dużo muchów? Dużo muchów? I czemu nie było? No było tylko tyle muchów. No, gra jest krótka, ale w sumie całkiem fajna, trzeba powiedzieć. Tomek nie wie, dlaczego nie jest 100. Także możecie poczekać rok. Jak obejrzeliście ten film, to możecie poczekać rok i za rok zagrać. To może za rok zapomniecie, jak się to przechodzi wszystko i sami sobie pokombinujecie. Tak. Tak. A jak zapomniecie, no to włączcie nasz filmik. No dokładnie, jak nie będziecie wiedzieli, jak przejść, to włączcie nasz filmik i będziecie wiedzieli już jak. No. Dobra, to dzięki Wam za oglądanie. Pozdrawiamy Was z Tomkiem i ze Staszkiem. Powiedz Tomek cześć, papa. Cześć, papa. Cześć. Papa, cześć, papa. Papa!